nie jest wcale tak źle. Dobrze. Dobra, i Sawo, odpaliliśmy kamerę, więc udajmy, że się witamy, bo to zawsze robią tak wszyscy w swoich wywiadach, że przybijają piątki, a przecież gadają ze sobą ileś tam. My na przykład 2 godziny gadaliśmy na górze, teraz sobie zeszliśmy o pierdołach, teraz sobie zeszliśmy na dół, po to, żeby przeprowadzić wywiad. Pytań mi nie pokazał. Nie pokazałem choć pytań, ja sam wybrałem, pytania zebraliśmy od moich wspierających, których pozdrawiam bardzo serdecznie, bo są kozakami. No i co, przechodzimy do pytań. I Samu, jak wiecie, jest po swojej walce, także najpierw zaczniemy od pytań dotyczących właśnie walki i generalnie sportu, jakim jest MMA. Pytanie pierwsze od Patryk Domagalski. Nawet nie jest pytanie, to jest rozpoczęcie jakby tego wywiadu. Już ci przekazuję, co macie do powiedzenia. Chciałem tylko powiedzieć, że szanuję Cię i Samu za zmianę, którą wprowadziłeś w swoje życie. Życzę powodzenia w dalszym trwaniu przy tym postanowieniu. Nie, droga wojownika to jest coś pięknego i ja na pewno będę kroczył tą drogą. Jest ciężka, ale moment zwycięstwa to jest to. Jest zakręcony i już wrócił na salę tak naprawdę. 2 treningi zrobiłem, a nie minął tydzień, nie? No, także no, MMA jest uzależniające, w szczególności kiedy wychodzi, kiedy właśnie poczujesz smak zwycięstwa, czyli po prostu jesteś doceniony za trudy, które włożyłeś w swój wysiłek. No i kończy się walka, a ja okazuje się, że nie mam żadnych obrażeń. W sumie rano wstałem po tej pizzy, którą zjadłem wieczorem i mówię, no w sumie bym zaparzył na jakąś siłeczkę czy coś tam, nie? Jest wkrętka, jestem strasznie wkręcony. Także co, ruszajcie dupę na salę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Ale teraz kontynuujemy i w związku z tym wstępem, który zaserował nam Patryk, to idziemy do pytań. Pytanie od Dominik Buła 97. Jakim byłeś człowiekiem, zanim przyszedłeś do Smoka? Piłeś? Paliłeś? I dlaczego taka zmiana? Znaczy, fajki rzuciłem, żeby w ogóle rzucić fajki, to trzeba chcieć rzucić fajki. Bo rzucałem je milion razy. Ale nagle stwierdziłem, Szymon, jak ty idziesz się kulać na matę, w Barakudzie się kulałem BJJ, bo chciałem zobaczyć takie DLC do zapasów, taki dodatek, żeby pójść do zobaczyć, jak to jest. No i trener Sławek Warczak dał nam wycisk na pierwszym treningu. Bardzo dobry trener swoją drogą. Turbo trener. I powiedział, że świetną walkę dałem, więc sztos. Tylko, że mówi, że trzeba przyjść doszlifować, jak to się mówi. No, Sławek akurat ma taką technikę i trenuje tak długo, że na pewno wychwyci nie jeden błąd u każdego. Ale mówili, że czasu, które mi zabrakło w pierwszej, żeby balaszkę dociągnął, nogę przełożył i było po zawodach. Ale wracając właśnie po pierwszym treningu u trenera Barczaka, stwierdziłem, że nie mam płuc. Mam po prostu jakiś worek z Biedronki, który ledwo ten tlen łapie. I już rano nie paliłem na następny dzień, po prostu już koniec, nie? Jakieś gumy, Nicorette zacząłem brać i rzuciłem. Nie piję od roku i 4 dni nic, nawet piwa. Nic, totalnie nie dotknęłem alkoholu. Ale to teraz ja się spytam, dlaczego? A, bo wiesz co, to jest taka faza, kiedy mi się nie podoba, nie? Stwierdziłem, że po prostu... A ja tak chociaż trochę? Nie, nic. Ani, bo ja czy po prostu, że jak ruszysz, to już pójdziesz w tany i dlatego nie chcesz w ogóle ruszać? To jest takie, bo to tak często ludzie mają. To jest takie, że ja zawsze, tak jak jest przepalenie przed walką, to ja miałem takie przepalenie przed imprezą. 2 piwka, zeszła bomba i mogłem całą noc, nie? No. I to jest najgorsze, dlatego stwierdziłem, że ta faza mi nic nie daje. Rano moralniak, który zawsze był, bo tutaj z ziomkami coś mogłem głupiego powiedzieć, że nie wiadomo, co się stało. I stwierdziłem, że pierdolę. Kumam, bo ja na przykład wręcz mam taki hamulec, który mnie denerwuje. Że na przykład wypiję sobie 3-4 piwka i mówię na tym sobie zaprzestanę, że jest okej, bo teraz jest okej, bo generalnie nie lubię właśnie przesadzić, tylko czuć taką fajną faskę, w której mi się miło rozmawia, jeszcze milej niż na przykład teraz, czuję się jeszcze przyjemniej niż jest na przykład teraz, mimo tego, że mamy słoneczko i siedzimy w smoku, w którym zawsze siedzimy zbyt długo, bo jest zbyt przyjemnie. Alcatraz. Dokładnie. Także mam, jednak ja mam coś takiego na przykład, nie? Nie, ja po prostu, bo ja nie miałem hamulca, po prostu ogólnie straciłem bardzo dużego deala przez to, że sobie popiłem, bo miałem być gdzieś na stoisku o godzinie 13. Pozdrawiam Cię, Patryś i Seba. Miałem być gdzieś o 13, a ja o 11 skończyłem latino dance'y, nie?
Czyli zobaczcie, prawda jest taka, że i samu nie pije, bo stracił deala, stracił siano. nie pali ciników dlatego, że poszedł na trening i się poczuł jak gówno, a nikt się nie chce czuć jak gówno. I po prostu zdychasz i zastanawiasz się, czy jeszcze żyjesz, czy to już jest po. No i jakby rundy tam zrobili, że takie zamiany, że do pozycji, nie? No. To pierwszą jak robiliśmy, to ja po prostu chciałem, żeby mnie skończyli. Żeby się skończyło. Ja po prostu nawet rękę zostawiłem, żeby tam odklepałem jelo, nie? To był pierwszy trening, najgorszy trening ever. Dla moich płuc, nie? Także jeżeli chcecie rzucić chlanie i rzucić śmiki, to idźcie najpierw na trening, rzucicie śmiki, a potem stracicie siano na imprezie, jak za bardzo zakleicie pałę i przestaniecie chlać. Nie wypijecie nic. Jak serio, nieważne gdzie bym pojechał, z kim, nieważne nawet jakby on był wysoko postawiony, nie wypiję, nie? Nie wypiję. Po prostu, no mordo, ty pij jak Cola Zero, nie? W ogóle Cola Zero cały. Zero już nie napijesz. A to jest najgorsze, co mówisz. Najgorsze gówno, tak. A wtedy, no, jutro, nie? No. A najlepsze, jak ktoś ci mówi taki, kogo na przykład ledwo znasz, albo nawet nie wiesz, jak ma na imię. Wow. A on mówi, ja ze mną cię nie napijesz, a ja tak patrzę, a my się w ogóle znamy. No, kiedyś widziałem twój film. Na przykład, nie? Tak jest. Dobra, jedziemy dalej. O, Patryk Majorek, to jest, wejdźmy na luz, ile masz obecnie w łapie, skoro już tyle trenujesz? Znaczy, to się tak mówi, ale pierwszy trening w smoku na wadze 82 kilo. Trening przed walką 73,6. A kalorii dodałem, wszystkiego dodałem, bo cała woda zamieszana. Nie wiem, ile tu mogę mieć. No ile możemy mieć? Ej, mamy miarę? Mamy miarę? Miarę? No. Jest, no ale... No dawaj. Napnę gołębia, zobaczymy. Kuba, chodź zmierzyć bitka i samą. Jako prawdziwy robot zrobię to najlepiej. Bo Kuba jest ogrodnikiem, ma swoją firmę ogrodniczą, więc jak chcecie zadbać o swój ogródek, to kontakt w opisie. No właśnie. Instagram w opisie. Jeśli robola przystało, to zrobię to. Horrible. A ja powiedz, a jakbym nie miał 30, to powiesz, że mam 30? No, weź tam zamysł. Jakbyś miał 24, ale nie? Ale co to jest zamiar? No nie ma innej. Damy radę. No damy nie. Damy radę. Łamiemy ją. No dobra. O, ona w sobie jest miękka. Czekaj. Uuu, nie jest wcale tak źle! Dobrze! Pokażcie! No, 35 jest dobre? Już tak nie napinaj, bo pęknie zaraz, nie? Dobra. Możecie sobie przybliżyć jakimś programem może, albo zróbcie ten screen i zróbcie sobie dodatki plus. 35. Nie jest miara, nie kłamie. Taką bułę mam? To taki chyba zrobimy tytuł tego odcinka. Ile jest samo ma w łapie? Ej, ale szczerze, pełno osób mi się pyta na live'ach. Właśnie ile mam w łapie, tak nigdy tego nie bierzemy. No, jestem z tych ludzi, że mam to, a w dupie to mam, nie? Ja właśnie kiedyś mnie też pytali, nigdy nie odpowiadałem, w sumie nawet nie wiedziałem. I w końcu stwierdziłem, że dam właśnie głupi tytuł, głupią miniaturkę i oczywiście... Zrobiłem robotę. No, buchty wiary tam weszło i zaczęło sobie to oglądać. Dlatego, no trochę to smutne jest, że jakbyśmy dali jakiś taki fajny, motywujący na przykład tytuł, to nie zobaczy to dużo osób, a chociaż jak damy... dlaczego rzuciłem palenie? Albo no. Jak rzucić palenie? Też jest zadymka. Bo dużo wiary jara. No, może dlatego. Sam na początku jak chciałem rzucić, to szukałem właśnie opcji, jak ktoś znany rzucił pety. No ale okazywało się później, że to jest reklama jakiejś firmy, nie? Więc... A my mamy tutaj jedno przesłanie, że trzeba się poczuć jak gówno na treningu. Tak. Ja poczułem się jak ostatnie gówno. Ziomek, ten Marcin Makowski, co tam chodzi, on gruby był w cholerę, on tam... ale nigdy w życiu nie miał peta, nie? No. To on po tym treningu był mniej zmęczony niż ja. I on jest starszy ode mnie o 9 lat. No, ja mówię, panie. Ja pierdolę, nie? Ja wsiadam za samochodu, trup, a Marcin jeszcze mi pierdoli cały czas. No on jeszcze ma siłę gadać, nie? A robisz mi ten sam trening. No, to... Chociaż zostawiam też od charakteru chyba tak. Jakiegoś. Mój brało na przykład też jarał jeszcze przed treningiem i po treningu i był cały czas nakręcony, mimo że na treningu czuł się jak gówno, ale dlatego, że jest napobudliwy i może dlatego. Ale nie, rzuciłem fajki, po 3 miesiącach jest straszna różnica, teraz robię trening tlenowy, który robiłem na początku. Ja go kończę i tak w sumie, no jeszcze pójdę sobie barki zrobić na siłowni, nie? Na tej zasadzie. A kiedyś jak robiłem tlenowy, no to kończyło się albo żyganiem, albo na czworakach wychodziłem, nie? Beztlenowy w sumie. Znaczy taki no beztlenowy, do odcinki, nie? Co generalnie jest? Wiadomo, żeby poprawić tlen, ale taka ciekawostka, jeżeli robimy tę najgorszą wydolność właśnie tlenową, to jest tak naprawdę beztlenowy. A o tym musicie sobie więcej poczytać i tak dalej. Albo zrobi odcinek. Albo zrobimy odcinek w sumie, no może zrobimy. No robisz tak o tych wszystkich ciekawostkach. No to dlaczego nie? To zrób, ja sobie obejrzę lajka, zostawię. Dobra, zostawię lajka? Zostawcie lajka. Wiadomo, bo wtedy będzie się działo po prostu tak. Więcej. Tam, coś tam się dzieje dzięki temu, nie? Czyli lajki, to jak będzie... się dzieje ja wytłumaczę. O, jeśli zostawisz lajka, komentarz i załóżmy udostępnisz film, to Borys ma szansę pojawić się w tym algorytmie YouTube Cię Kocha, czyli po prostu może trafić na główną. I to tylko zależy od Was, czy Borys trafi.
trzy razy Borys był na głównej, więc wam się udało to zrobić, zróbcie to teraz też. I oficjalnie mówimy, dlaczego to się właśnie, dlaczego to chcemy. No. My jesteśmy z Poznania, my mówimy szczerze. Real deal, pokaż real deal. Real deal. To był deal? Dobra, kolejne pytanie od Polisz Turek. Masz zamiar dalej trenować? Jeśli tak, to gdzie widzisz siebie na dalszej drodze związanej z tym sportem? Ja mogę odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Już trenuję. Tak, już byłem dwa razy na sali. Raz na siłowni i musiałem skakanką się dobić i później właśnie raz ten beztlenowy robiłem, żeby zobaczyć, czy coś pizza mi zrobiła z organizmem. Nic mi nie zrobiła z organizmem. Jest okej? Okay? Jest pyszne. A zjem dzisiaj jeszcze też chyba. Widziałem, co tam mieli przed chwilą. Kurczę. A jeśli chodzi o gdzie się widzę dalej, najciekawsze jest to, że... Bo ja ci może przerwę. Może powiedz ty, bo to się od ciebie w sobie zaczęło. Ja może przerwę, bo taka... Teraz wszyscy zaczną gadać. O, teraz się zaczną rzeczywiście te komentarze i różne tam ciekawostki pod właśnie tym filmikiem. Bo mogę tak delikatnie zdradzić, że były jakieś kontakty z planety o nazwie Polsat. Tak, było coś takiego, ale nie chcę nic tu mówić, bo jeszcze nie ma żadnych konkretów, ale faktycznie był kontakt i on był taki bardzo poważny, i mam nadzieję, że poważnie dobrniemy do końca i albo się dogadamy, albo się nie dogadamy, ale wolałbym się dogadać. No, też bym wolał, żeby się w sumie dogadał. Super sprawa, bo super wszyscy sprawa. Dzięki temu po prostu będą mieli... Better. Będą to właśnie. Jeżeli nie znacie słowa better, to sobie sprawdźcie. Albo niech ktoś w komentarzu, ja uwielbiam coś takiego robić, albo niech ktoś w komentarzu napisze, co to znaczy. Jest 100 komentarzy, bo widzowie pomogą. Nie? O, i dzięki temu znów idziemy na tą kartę. I tak się ma, tak, z widzami takie deale się robi. I oficjalnie mówimy dlaczego. Nie? To mi się podoba najbardziej. A na końcu tam, nie wiem, właśnie będzie koszulka do wygrania. Ale to Borys będzie musiał w jakimś osobnym filmie to mam zrobić, bo muszę tą koszulkę... przytośtać. Będzie taka... W sumie ja już mam tą koszulkę. To jest dokładnie koszulka, w której wychodziłem do ciebie do narożnika, na której się podpisałeś właśnie ty, Boxdel i Meduza. Kogo chcecie nam jeszcze podpis? Na przykład. Piszcie w komentarzu. I zobacz, plus 1000 komentarzy, a my sobie załatwimy podpisy. Ja nie czytam, ale Isao będzie czytał. Ja czytam, bo ja jestem... No, Isao lubi sobie poczytać przed snem i potem dlatego ma koszmary, ale to on właśnie ogarnie, kogo chcecie najbardziej tam podpis, a my go zdobędziemy i zrobimy potem jakiś konkurs. Najpierw jaki? Zrobimy tripa do nich. Po prostu pojedziemy do kogoś zobaczyć, abyśmy obowiązali. I też nagramy odcinek. Nagramy odcinek. Jakąś niedzielę wolną na treningowym. Zawsze można zamiast, nie wiem, siedzieć nad jeziorem na przykład. To albo pasem uknąć na 4 godziny. To zrobić, nie? I zrobić coś fajnego. I coś nagrać. I jest git. Dobra, ale... No, czyli w sumie co, odpowiedzieliśmy na to pytanie. Tak, było... No dobra, trochę tajemniczo, ale odpowiedzieliśmy. Bo nie możemy zdradzać wszystkiego. Bo potem nas zostawicie, a tak będziecie mówić dalej. W następnym odcinku dowiecie się więcej. Marcin Jeziorski. Czy masz kogoś na oku, z kim chciałbyś się zmierzyć? Mam dwóch, no, ale nie mogę powiedzieć kto, bo właśnie jedna i druga organizacja, które się mną interesują, są bardzo ciekawe, kto to jest, a trzecia organizacja... Jezu, która powiedziałem, że trzecia. Trzecia organizacja się zajmuje dogadaniem, a dla mnie, że słowo jest ważniejsze od pieniądza, to powiedziałem chłopakom, że nie będę zdradzał tamtym organizacjom, dopóki oni sami nie spróbują się dogadać z tymi chłopakami, z którymi się chciał bić. Jeden mnie wkurwia, a jeden to typowo sportowo bym chciał się z nim zmierzyć, nie? I albo jeden, albo drugi. I obydwoje mają przeszłość jakąś sportową. Niestety nie zdradzimy. I zapewne tego pytania też nie zdradzimy, ale możesz fajnie z niego jakoś wyjść. Adam Kałużny. Ile dostałeś hajsu za walkę? I ogólnie to na pewno interesuje najbardziej wszystkich. Ja na przykład nie powiem, ile ja dostałem. I sam na pewno też nie powiem, ile dostał. Ale pomyśl sobie, w jaki sposób możesz odpowiedzieć na to pytanie, żeby wszystkich zadowolić. Ja na przykład chcę mieć busto Campbella. O, odpowiem w ten sposób. I możliwe, że sobie go kupię. A ja bym chciał jechać na Zakintus. I sobie też pojadę. I kupić własnego żółwia sam. Bo są tam żółwie, które pływają i sam chcę wrócić z żółwiem na plecach, jak genialny żółw. I będę go nachać. Co będę gwizdał po niego, to będzie latał, tak? Bo tam też latający. Był, jak chórka Kito nie chciała. Nie, jak chcieli ugasić pałac. No, tak, Kamehamon. Tak, no. Co młody samochód rozbawił. Znaczy, najpierw chcieli ugasić pałac tym wachlarzem, ale się nie, że się nie dało, tylko genialny żółw go spalił, nie, pobrudził go, bo sobie postawił jakiś garnek z zupą czy coś i musiał go wywalić i potem
I potem co? Aha, i potem musiał polecieć właśnie Kamehamą pałac tam ugasić. I sam rozwalił samolot Kamehamą, tak już w sekundę. Dokładnie, tak. Ale że genialny żółw nie mógł wejść na magiczną chórkę Kinto, no bo był z boczuchem, no to właśnie będą tego żółwia. No i wszystko wiemy. Dobra. Widać, na czym się wychowali. Dokładnie tak. Dobra, sportowe pytania dość. Teraz Adam Krzesiek. Na czym zdobyłeś swoją popularność? Na byciu sobą. Totalnie. Tak jak ty, po prostu jesteś sobą. Nagrywasz swoje rzeczy. Borys jest taki sam tu, jak na sali. O, nie licząc treningu, bo jak ma trening, to jakbyś patrzył na maszynę. Ale kończy się trening, odsapnie już jest Borysem. Nie? Jest tak. No, już jest tak. Chili, dobra. Ale co robiłeś, żeby zdobyć popularność? Grałeś w gry? Znaczy, no głównie grałem w gry. Grałeś sobie w gry i sobie wszyscy inni, a te... No właśnie, opowiem wam tak. Ja nie wiedziałem sobie sam, co robił. Nagle tak patrzę, chłopak pół roku zapierdala na salę i tak mówię, to fajnie, mówię, nie? Mówię, to słyszałem, że ktoś coś tam robi na YouTubie, ale fajnie, że chodzi tyle pół roku i że tak widać go codziennie, nie? I dlatego się zainteresowałem i po jakimś czasie dopiero potem, bo ja wejdę sobie na ten kanał, patrzę, tam gra w gry, ja nie gram w gry, no to wiadomo, że się jakoś super nie zainteresowałem, ale tym, czym się naprawdę zainteresowałem, to właśnie kanał Dycha, jakoś to Dycha. Wejście na Dychę, ja sobie odpaliłem filmiki, jest normalnie jak turbo fajny kabaret i z moją Dancią sobie odpaliliśmy, no i opakaliśmy ze śmiechu, jest naprawdę zajebisty i generalnie tak jak jakimś wielkim fanem kanału youtuberskiego i samu nie jestem, bo nie gram w gry po prostu i tyle, tak jestem fanem kanału Dycha i chciałbym go sam osobiście też popchnąć i chciałbym tam wystąpić, żebyśmy razem coś zrobili fajnego, bo kanał Dycha jest zajebisty. Ale w ogóle na Dyszce serio, możecie tam już wchodzić, bo będzie Soluba, bo Dycha wyzwał opanowanie w Poznaniu Borysa na Solubę. No właśnie, i tutaj gdzieś jest też takie pytanie, także zaraz do niego dobijemy. Asamor Asad, kiedy wreszcie Dycha weźmie się do roboty i podpromuje porządnie swój kanał? No to w sumie właśnie to robimy. No właśnie, teraz to zrobiliśmy, dwa, że dzisiaj będzie nagrywane Q&A. Będą zadawane pytania Dycha, na pewno coś mądrego. Także wchodźcie na kanał Dycha, zadawajcie tam pytania i no i samu będzie właśnie to, znaczy Dycha. Dycha, bo i samu wtedy będzie pewnie na treningu, a Dycha będzie... A Dycha wtedy będzie odpowiadał i tak dalej, także wjeżdżajcie tam. Kamil Czupson. No już gadaliśmy o Dragon Ballu, także to też sobie fajne nawiązanie. Może byście zrobili jakąś serię Dragon Ball, mówię oczywiście o grze. I teraz, no z racji tego, że właśnie zdradziłem, że w sumie ja jakoś wielce nie gram, to może ty mi wytłumaczysz, o co chodzi, bo ja nie kumam. Znaczy wiesz co, możemy zrobić coś takiego, że no. Przyjadę kiedyś do ciebie, no. Usiądziemy. Wiem, tak jak mówię, niedziela, bo to jest dzień nietreningowy, to można zrobić to sobie w niedzielę. I w 4 godziny podłączę Avermedię, komputer i tak dalej. Avermedię? No to ci wytłumaczę. Dobra. I nagramy po prostu kilka odcinków, jak się mucimy. Dragon Ball, normalnie zrobimy historię. I tyle? I koniec. Po prostu będziesz komentował, po prostu będziesz sobą, tylko że z joystickiem. No to... I tyle. No to w takim ale to ze spokojem Kamilu na razie. Kamilu Czupson, jak wrócę z Włoch. To można to zrobić. No to czemu nie? Możemy pograć sobie w Dragon Ball, tam bardzo chętnie, nie? Jak mamy tak to ogarnąć, to dwa, że dziewuchy te pójdą gdzieś tam na spacer, a my sobie usiądziemy i będziemy to robić. Pasuje. Grzegorz Pośpiech. Ostatnie pytanie w sumie. Kiedy masz sparring? No i właśnie odpowiadamy teraz w sumie na to pytanie, że Dycha wyzwał właśnie mnie tutaj w tym oktagonie. Dobrze, że Dycha nie ja. No. Chociaż w sumie było 50 tysięcy lajków, ale Borys chyba mi nie chce chyba pobić, więc... Nie, to musimy zrobić dwa sparingi wobec tego. Zrobimy sparing z Isamu. A na pewno? I zrobimy sparing z Dychą. A jak cię Dycha na przykład zmęczy, to może... Albo zrobimy tak, że najpierw zawalczę z Dychą, będę już trochę zmęczony, bo Dycha podobno jest kocurem niezłym. Totalnym, a no. Potem ty do mnie wskoczysz, jak już będę zajechany. Mam nadzieję, że będziecie musieli przewalczyć 15 minut, nie? Żeś był zajechany troszeczkę. Bo ja będę uciekał przez następne 10. Kurde... Ostatnio widzieliście, że kondycja nie ta. Także może Dycha mnie tak zmęczy, że... Może w pierwszej rundzie będę tyle bomb w niego strzelał, co w parka się zmęczy i wtedy będziesz mógł dorwać. Jedyne co ci powiem, bo jak sparowałem z Dychą, to on słabo gardę trzyma, on trzyma tak gardę, no. Więc bo on po to prostu nie złączy. To... Tylko, że ma strasznie twardą szczękę, nie? Bo on nie ma szczęki tutaj. No. To się może tak wydawać, on szczękę ma tu. No to będzie trzeba walić w potylicę. Tak, ale on z nim jak masz walkę, to masz bez reguł. Możesz go nawet kijem uderzyć, nie ma problemu żadnego. No dobra.
Ja widziałem jego solówki. Ogarniemy, ogarniemy to w jakiś sposób. Ogólnie jesteśmy w miarę kumatymi gośćmi z fantazją w głowie. Także więc solówka jakoś... będzie kosmiczna. Tak, solówka będzie kosmiczna, jakoś to zrobimy. Również spełnimy tą prośbę, myślę o tego Dragon Balla, bo sam chętnie sobie poznam. Szczególnie, że tutaj nasz chłopak Piotr Sawiński kopi boksu i młóci w tą grę cały czas. My w sumie ten możemy do niego wlecieć i w trójkę sobie możemy pograć. A on ją ma w małym padzie, ja nie grałem tego nowego. Albo wiem nawet co zrobimy, co, na który pomysł kiedyś on wpadł. Żeby podłączyć projektor w klubie i normalnie zrobić tutaj takie, taką nockę. Turniej. Że będziemy siedzieć w puch te wiary i będziemy mucić. Normalnie wszyscy zawodnicy, kilku youtuberów. No. I tak i normalnie puchar. Tak. I Dragon Balla będziemy się napieprzać. A jak będą wygrywali z youtuberzy, to ich potem napierdolę. Ale teraz jestem sam też youtuberem, więc sobie sam siebie też będę musiał zmucić. Nie, no to się teraz, to ogólnie jak będzie tak. Będą tu siedzieli zawodnicy, tu zawodnicy youtuberzy, to na przykład ty i Szuli. No. Zaprosimy go też to i tutaj jakoś tak, pomiędzy, nie? I będą po prostu podzieleni, ale tak. Ja wiem, że ja wygram, więc... No ja nie wiem, czy wygram, bo nigdy w sobie nie grałem w to jakoś tak wielce. Coś tam grałem, ale mi się jakoś super nie podobało, także co? Nie no, bijatyki są fajne. No bijatyki są fajne, zawsze są fajne, super nie? Super są. Zawsze się podobało. Takie w grze, czy takie tutaj? Ale powiem tak, koniec z tymi bijatykami, nie wiem ile gadałem, może nawet z pół godziny. No, ale grubo. Leci, ogólnie leci całość, nie dlatego, bo to bez sensu. Ja śmigam teraz na konwent tatuażu, bo w sumie jestem w trakcie, wiecie jak ja kleję te filmy, nie? I samo też wiesz, od miesiąca robię ogólnie filmik, bo tu dwie minuty, tam trzy minuty, tam minuta, tam 30 sekund. I generalnie robię odcinek o tatuażach i dzisiaj właśnie go kończę, bo końcowym efektem ma być pojechanie do Poznania, tutaj właśnie na nasze targi, gdzie jest dzisiaj konwent tatuażu, gdzie Seven Sins się wystawiło, więc jadę do moich chłopaków tam ich wspierać, no w sumie parę lasek też tam jest. Tatuatorek, no i co? No i nagram coś tam, może jakiś świrów mi się uda nagrać, także oglądajcie kolejny odcinek o tatuażach, bo to kolejny mój odcinek, a co dalej to nie wiem, zobaczymy. I w tym odcinku możecie zadać pytania do Borysa i ja go u siebie przemagluję. Jak to? Ja cię przemagluję, wezmę do siebie na kanał i ja ci zadam pytania pod ten filmem. No, zajebiście, dobra. Bo krosik musi być. No, to kładziemy się nisko aż po same kolana, czy tam kule, jak albo lubicie. Albo po jajca. Albo po jajca. Siemano, elo. Znowu piątka, nie bierze się, żegnamy. No, a za tydzień będziemy tam siedzieli i kawę pili. No, yo! Kolka zero może być, czy nie? To nie będzie spodziewał? Słuchaj to, nie? Trochę słuchaj, no teraz. Ej, a można wyłączyć to, co Łukasz? A można wyłączyć to, co tak brzęczy? Ale nie mogę zaczekać, kiedy to są boksy jest nas. Ja spadłbym sobie. No i fikty.